Hej, hej, dobry wieczór wszystkim. Witam bardzo serdecznie na live'iku. Hejka, hejka. Cześć Aniu, cześć Princess of Madness, dziękuję bardzo za życzenia. Cześć Mariusz, cześć Simniku, cześć Rajana. Najlepszego z okazji urodzin, dużo zdróweczka, więcej szczęścia. Milion złotych monet, tak, też się przyda. Wszelkie zachcianki życia pełnego miłości i pomyślności. O, dziękuję bardzo, Rajana. Cześć, Mako. Cześć, Joda, hejka. Cześć, Lawrence, dzięki za cheerki bardzo. Fuller, machanko dla ciebie, proszę bardzo. Machu, 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 machu. Pierwszy machu, machu po urodzinach. Cześć, Kotaru. Dziękuję bardzo. Tak, pisałeś, pamiętam. Nie, nie pamiętam. Kurde, to ktoś mi pisał jeszcze na Discordzie i mi się myli wszystko, przepraszam. Ale dziękuję. Dziękuję, Aniu. Dziękuję, Mnichu, bardzo. Zrobić małą niespodziankę, wysłać mały prezencik na Discordzie, niestety zabrakło mi czasu. No, rozumiem, ale nic nie szkodzi. Tak, dziękuję za pamięć bardzo. Dziękuję, Lauren. Boże, jestem zachwycona, Rajana. Byłam tak wzruszona, tak ryczałam na końcu tego filmu, że niesamowite. Już myślałam, że nie będę płakać, bo przez cały film ogólnie się utrzymywała fajna atmosfera. Strasznie mi się podobało, ale nie powodowało to u mnie jakiegoś takiego wzruszenia, ale na koniec po prostu już mi tak poleciało, że nie wiem. Dziękuję, Aniu, za donate'a na czekoladkę. Dziękuję. Wielkie dzięki. Nie chciałam być może dostać. No właśnie, nie wiem, kurczę, Kotaro, teraz już się zgubiłam. Ale możliwe. Muszę to jeszcze sprawdzić potem. Cześć, Precel. Majówka w kosmosie, tak. Właśnie, jak tam wasza majówka? Jak tam się zapowiadacie, że tak powiem, na te wolne dni, które już się trochę zaczęły? Cześć, Dawidowski. Na białą czekoladkę, ojej. Team Ryczando, tak. Brzmi film bardzo ładny, nastrojowy i nawet psiawsi, która zwykle takich rzeczy nie ogląda, jest zachwycona. O. No, prawda, strasznie mi się podobały te wszystkie lokacje, te miejscówki, w ogóle tak przepięknie było to narysowane, że o Jezus, po prostu serce się rozpływa. Chciałam wysłać przez Discorda życzonkę, ale przez to, że wyszedłem ze wszystkich serwerów, to nie mogłem wysłać. A to możesz, Laurens, mnie zaprosić na Discordzie do znajomych przecież, jak coś. Że z ciebie to przyjmę. Ja mam jedynie jutro dzień wolny, bo koronują nowego króla Anglii. We wtorek już idę, majówki nie ma. O nie! To bardzo nieładnie z ich strony, Hotaru. Nie masz majówki. Ja spoko, ogólnie siedzę sobie na Netflixach i czeka mnie czytanko przez cały tydzień. O, to super odpoczywanko się zapowiada. Zaczęłam grać w Honkai Star Rail i jestem zachwycona. Jak to trochę garnienie domu, nic specjalnego. Ojej, a co to za gra jest? Ja tam tylko dzisiaj wolna, a majówka pracuje. O nie, Dawidowski, Boże, współczuję bardzo. Może się później jakoś odbije. Cześć, Matilara. Zapomniałam, że mogę dodać. No właśnie, Lorenz. Koronacja już jutro. No ja w ogóle nie ogarniam takich rzeczy. Niestety nie jestem na bieżąco. Rzucę koszenie trawy w cholerę? Tak. Leniwo, ale umowa o pracę mi się skończyła i teraz będę praktyki miała, ale powiem wprost, że nie będę robić tyle samo, co przedtem, nawet jakbym miała ze sobą brać rzeczy do uczenia. Wiadomo, pomogę, ale nie płacą mi za to, więc chcę być przemęczona, egzaminy się zbliżają, muszę uczyć. No pewnie, Aniu, trzymam kciuki, żeby było okej. Od twórców Genshin Impact, aha, generalnie też pożeracz czasu, ale z walką turową i dzieje się w kosmosie. Ja w sumie nie narzekam, bo gdybym miał majówkę, ciężko by mi się było zebrać na naukę, a egzaminy mam za 3 tygodnie. Aha. No to trzymamy kciuki za twoje egzaminy, Taru. No będzie dobrze.
tej Anglii dużo się dzieje. W przyszłym tygodniu koronacja, za 2 tygodnie Eurowizja. Ojej, Eurowizję, Boże. Zapominam o takich rzeczach w ogóle, że to istnieje. Cześć, Pał. Byłem dzisiaj z koleżanką na Wawelu, jutro za to spotkanie ze znajomymi. O, ekstra. Dziękuję, Matilara, za słupka. 13. miesiąc. Taka ładna liczba. Ładna liczba, dobra. Uruchamiamy się z gierką. W ogóle dzisiaj tak nietypowo robimy, że tak powiem, w niedzielę, sobotę. A w ogóle dzisiaj mam takie wrażenie, jakby był poniedziałek. Mam taką sieczkę w mózgu przez te dni ostatnie, bo wszystko sobie tak przemieszałam, że w ogóle nie ogarniam. Cześć, Krzysztof. Cześć, Geminis. Co tam u was słychać? Jak majóweczka? A nikt nie robi grilla? Ja nie wiem, majówkę to się grilla robi, nie? No dzisiaj jest niedziela, tylko właśnie sobota jest przeniesiona na dzisiaj, więc mówię, że dzisiaj jest jakby sobota. Tak jakby. Chociaż ja mam w mózgu, że jest poniedziałek w ogóle. W niedzielę, sobota, mam wrażenie, że poniedziałek. No właśnie. Co się dzieje? 5 dni wolnego to wygrywa. Nasza pani sprzątająca będzie bardziej wygrała, bo 4 i 5 też wolne wzięła i ma giga majówkę. O matko! Szalona kobieta. Ja nie wiem. Miałam sushi zamiast grilla. O! To też fajnie. Ja będę mieć pizzę handmade zamiast grilla. Uuu! Takie pizze zawsze są super dobre. Pizza handmade. Dzisiaj Ding Liren został mistrzem świata w szachach. Ojej. Nie ogarniam takich rzeczy w ogóle. W ogóle wiedzieliście, że są jakieś zawody w piłkarzykach? Takich... No w sensie wiecie, że stół jest, nie? I te, jak ludzie grają w piłkarzyki i sobie piłka lata i taki, wiecie... I są zawody normalnie, że ludzie wygrywają jakieś medale czy coś. W życiu bym nie pomyślała, że z tego sport jest. Sklepową pizzę. Sklepowe też bywają dobre. Mi się nie udało z majówką długo, w piątek muszę iść na jeden dzień do pracy. O. I wyżej wezmę książkę i wyjdę o 12. Okej, okay. Zawsze to jakiś plan. Może w takich w barach to nie wiedziałam. No właśnie, takie w barach czy gdzieś to spoko, nie? Ale a się dowiedziałam, bo oglądałam i właśnie nie wiem, czy to było w Masterchefie, czy... Top Model. Chyba w Masterchefie ktoś grał w piłkarzyki serio na ten. I takie, what the fuck? Nawet w rzucaniu drewnem i jeżdżeniu kosiarką. Boże. Ostatnio dowiedziałem się, że jest sport z klapsów w tyłek. O Jezu, mako! Nie wierzę w to. No sakra. Nie gryzie coś. Lol. Wchodzę do gry i już mnie coś gryzie. Jak ja mogłam zapisać grę, jak mnie coś gryzie? What the fuck? Gdzie ja jestem w ogóle? Co ja tu robię? Może ja zapiszę, jak mnie coś nie gryzie. Na wszelki wypadek. Gryz na szczęście, no właśnie. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle, oczywiście, ale to standard w tej grze. Ale mamy trochę amunicji. Spoko. Mam 30 tysięcy kredytów. Jezus Maria, skąd ja mam tyle pieniędzy? Zniszczy bić w zwykłych kwaterach. Aha. Dobra, czyli takie rzeczy mamy robić. Oczyść drogę do wahadłowca. No dobra. Widziałem tyłek i już jaka atencja. W piątek dostałem paczkę z grami i zaskoczenie było, że dostałem dodatkową gratis tajemniczą grę o nazwie The Flame in the Flood. O, pamiętam tą grę. Chyba siostra w to grała trochę. Bo matko. Ile, czy ktoś z czatu może powiedzieć, co się dzieje, nie zdążyłam nadrobić? O Jezus. Ja już nie pamiętam też, co było ostatnio za bardzo. Oprócz tego, że dr Mercer znowu wypuścił na nas to nieśmiertelne gówno. Mnie ostatnio trochę gorzej, wczoraj przeszedłem lekkie załamanie. O nie, współczuję.
Jakiś dzień w ogóle nie wyszedłem z pokoju. Dzisiaj byłam na spacerze i kiedy przechodziłam przez taką lesną alejkę, usłyszałam warczenie i okazało się, że biegnie na mnie pies. Ale mój tata w tym momencie krzyknął do mnie i pies chyba się wystraszył, bo nagle pobiegł w drugą stronę. O, współczuję, że mi nie jest bardzo. Ale to dobrze, że już ruszyłaś się trochę z domu. Może będzie lepiej. Tej Mary dokończyłeś się Bloody Trapland? Nie, coś ty Hotaru. Ta gra jest tak ciężka, że w pewnym momencie już nie dałyśmy rady. Dobra, gdzie mam iść? Aha, bo ja mam iść tam. Już się nie cofam w tamtą stronę, bo ja się boję, że zaraz mnie coś zażre znowu. Aha, jest jakiś koleś. Hej. Rozumiem, że nie jesteś zainteresowany rozmową ze mną. Dobra, ale mamy ładowanie stazy. Czyli to znaczy, że coś tu będzie niedobrego. O matko, serio, Hotaru? Masakra. Tak najlepsze ostatnio było gadanie Isaaca do samego siebie. No! To wszystko przez to, że się zbagowało. Aha, myślałam, że to są jakieś szafki. Jezus. Boję się tam ruszyć. Rozumiem, że... Mam ogólnie zbadać ten teren. Dobra, mały zestaw medyczny. Z tymi zestawami medycznymi jest najgorzej, oczywiście. Się cykam, bo ja tu coś wezmę albo coś zniszczę. O, na przykład to. I zaraz będziemy mieli kłopoty. Nie to, nie stawę. A ja mam... A co tu jest? Jakby tu też jest jakiś zapis. Tylko tędy i tak nie przejdę. Tam jest connection lost. No to w sumie nic tu nie zrobię chyba. Nie, współczuję ani bardzo. Dobra, ładujemy się. Aha, to nie to. Wiecie, bo ja tu zaraz stracę całą amunicję. Jak ja mam to rozwalić? Gdzie? Teraz się boję zużywać amunicję, no. To mam rozwalić? W sumie to się... Nie stazą, Boże. To mogę pozwalić, ale... Ale to mi nic nie dało, jakby. Chyba, że mogę tym... trafić w to. Ale to nic nie daje. To tak jakbym musiała tu użyć stazy w tym miejscu, skoro jest to ładowanie, ale nie wiem na czym. A to mogę stąd odciągnąć? Mogę. Zwykłe kwatery, ale tu się zagazowali ludzie. Gdzieś tam piszczy. Chyba ostatnio wszyscy jacyś chorzy są, bo ja też musiałam iść w piątek do lekarza po wziewy przeciwastmatyczne, bo moja alergia wysenna się oktewniła. O nie, gorzej. Odkryto zagrożenie wachetne. Ja tu nic nie widzę. Dziękuję za followka bardzo. Oho.
O. Dzięki za urwanie głowy. Cześć, Mira. Dzięki za urwanie głowy. Dzięki, Lorenz. No, ładuj się szybciej. Aha, od punktu zapisu, naprawdę. O, i teraz nagle się odezwał w ogóle. No, jakiś błąd. Miałam chyba. Isaac Clark. Objawy. Mania. Urojenia. Wychanie głowy w pracy. Co dopełniło miary, panie Clark? Żal? Czy wina? To tyle masz do powiedzenia. No, to był ten zestaw medyczny. Jezus. Dzisiaj będą mi się mylić te przyciski. Jeszcze to pudełko stamtąd zabierałam. Tylko nie wiem do końca, czy jest sens tu iść, kurde, no ale... No to w sumie nic nie widzę za bardzo. Nie wiem za bardzo, jak się pozbyć tej toksyczności. Jest jeszcze późno. Jakbym zmieniła na to. Musicie przestańcie wypluwać późno. Plujesz tym, weź przestań, no ileż można. No, super. Kurde. Ja nie widzę nawet, czy w tym gazie, czy to umarło, czy nie. Nie wiem, kurde. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja tam szła, skoro jakby fabuła mnie prowadzi do tego pomieszczenia, w którym jestem, ale ja nie wiem, co ja mam tam zrobić. Cześć, Gustaw Amiga. Jęczą jak studenci na niezapowiedzianym kolokwium. To dostałaś na urodziny, ojej. Ogólnie... jest jeden taki główny prezent, który dopiero, że tak powiem, do mnie dojdzie. dlatego może na razie nie będę zdradzać, ale... Ale no, dostałam parę gierek na Steamie, tam gdzieś w mojej aktywności pewnie widać jakieś przygodówki, jakieś dziwne rzeczy. Będzie część na streamki, no a poza tym czekoladki, karteczkę dostałam, fajne rzeczy. Nie, nowy komputer. To nie jest nowy komputer. O, tu jeszcze coś jest w ogóle. Nie zauważyłam tego wcześniej. Agresja. Dobra, to i to.
bo chociaż... Chociaż z drugiej strony... No, to mi każe tam iść. Ja chyba muszę tam iść. Tylko najgorsze jest to, że oni mnie, kurde, respią tak daleko, no, od tego. Ja swój rodzinny prezent dopiero muszę zamówić po wypłacie. O! A pochwalisz się, co? Czy też tajemnica? Po zebraniu rzeczy zapisać. O, w sumie racja. Możemy tak zrobić. Dobra, już na tym samym nie będzie. Myszka do kompa. Uuu, fajnie. W gierkach przygodowych może ci kiedyś prywatnie polecić kilka bardzo krótkich gierek. Znalazłam, grałem takie darmowe, odstresujące. O, jasne, Hotaru, bardzo chętnie przygarnę. Lubię krótkie gierki. Dobra, spróbuj najpierw z tego miotacza. Ja mam nadzieję, że to zagrożenie toksyczne będzie można usunąć potem. Gdzieś tu się da, ale... No to nie, nie, czekaj. Weź sobie... Nie zbliżać się za bardzo, bo ci odetnie głowę. Czy to umarło? Dobra, na to najlepsze jest... Czekaj. Gdzieś to ładowanie. A, bo to się stąd. Oho. Co się dzieje? Ej, dalej mi leci to. A nie! To jest ten gówniak! Kurde, ten nieśmiertelny. O Boże, czemu mi otwierać drzwi? O w dupkę! Nie, to jest ten klujący. Jest. No następny. O boj. Ała, ścina się w ratunku. No i tam nie zabrałam mnóstwo rzeczy w tym korytarzu. Kurde. Panika, no. Słuchawy rok robisz jumpscare. Przepraszam. Widać, że Indianin, tylko pióropuszu mu brakuje. O, jest masakra po prostu z nimi. A tam masę rzeczy zostawiłam. Jest ta staza. Może uda mi się jeszcze to zebrać. Kurczę. Ale żeby nie powtarzać, to zapiszę. Na wszelki wypadek. No, ale... Halo? Myszka? Tak wolno się obracasz. Tak by się przydała nowa myszka. No, czy on tu gdzieś jest? O nie! Jezus. To jest mnóstwo rzeczy, ja bym to chciała pozbierać, już szkoda to zostawiać. Tylko jeśli przypłacę to życiem, to też nie będzie fajnie. Ale może go już tu nie ma. Zniknął. Mhm.
Widzę jeszcze zestaw medyczny. No, ale zbierz to! Nie mamy czasu, Isaac. Wiedziała, że tego się nie da stąd. Już nie ma go. O, ktoś tu na kiblu zasłabł, widzę. Tam jest jeszcze coś. Może tam, gdzie mamy iść? Są jakieś rzeczy fajne. No i tyle bym ominęła. I to! To jest mi potrzebne chyba. I węzeł chyba. No proszę. Tyle bym pominęła, że masakra. Cudowny tytuł rozdziału, rozpacz i ruina. Tak bardzo pasuje do naszej obecnej sytuacji w grze. Nie mamy amunicji, nic. Ej, super, mamy amunicję. Patrz, to więcej niż normalnie mam. 25, 25, 25 i 12. I mam aż 4 apteczki. Co też jest niespotykane. Obecnie w tej grze, więc ja przepraszam bardzo, ale ja nie jestem w rozpaczy. Jeszcze tak, takiej mocnej. Że tak powiem, byliśmy w gorszej dupie. No, to wypad robimy sobie. Usunięto zagrożenie toksyczne. Dobra. Aha, już nie potrzebuję. To teraz musimy pewnie iść tam i zamontować to gówno właśnie. Ale to czekajcie, bo ja mam zamontować to gówno. A co jest tutaj? Aha, bo to jest to samo. Dobra, nieważne. Dobra, zaraz to zapiszemy sobie jeszcze. Dobra. Napisz, Isaac. Odkupiłaś się, no, trochę tak. Niedługo znikną, dzięki. Czyli na tym etapie gry, a nie jest taka pewna siebie, to nekromorfy nie mają szans. No, na pewno. Dobra, tu nic nie ma chyba. No i mamy całkiem dużo kasy, 30 tysięcy. Jestem ciekawa, nie wiem, czy już mamy ten dostęp do ostatniego naszego kombinezonu, czy nie, już nie pamiętam. No to zobaczymy. Bo chociaż wydaje mi się, że był chyba tylko dół drogi bardzo. No. A! Jezus! A się wystraszyłam! Gdzie? Z której strony jeszcze? Za mną? Nie, to jest ten wyzwowy. Matko. Dobra, mamy iść tam. Są jakieś interesujące rzeczy jeszcze. Co to jest? Witole, gdzie my jesteśmy? Ania Bogać. No właśnie, chyba tak, Laurens. Sprzedaj amunicję, dostaniesz kombinezon. Ostatnio już sprzedawałam amunicję. A, bo ja mam iść tędy. Mi się wydaje, że myśmy tu byli. Kiedyś. Ja idę jakąś dłuższą drogą teraz. Oho. Są jakieś straszaki, kurde. Że niby coś wyjdzie, ale nie za bardzo. Boże, Mako. Przepraszam. No, byliśmy tu. Tu był ten... O Boże, to był ten nieśmiertelny, czy jak mu tam było. Czy ja tu tego nie otwierałam tych pudełek? Może ja tu byłam kiedyś.
Ja tu przecież kiedyś byłam. O, tu jest jeszcze jakieś pudełko. Nie widzę.